Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na, na kanale, wiadomo jakim, tak? Kurde, święto się stało, bo nie dość, że na zielono, zupełnie w jakimś sklepie w wiem, Holandii, Amsterdamie, tak? Takiej kafejce, powiem to w ten sposób, Tam bardziej też czasami na brązowo chyba. To jeszcze koszulka Manjaro, to nie zakładałem, o kurde, długo, długo czasu. Manjaro, Manjaro 2410, o, ona się nazywa tutaj Xaheax. Ksakija? Nie ja wiem, ja tych nazw nie umiem rozkminiać. Żeby sprzęt, i dzisiaj zobaczycie dwie edycje: KD Plasma 6,1 i GNOME 46. Żebym sprzęcie z problemami małymi, tak, ale, ale damy radę ogólnie, powiem tak, że jest całkiem dość przyjemnie, nie przedłużając. Zapraszam gorąco na film. Xahia albo ksachea, gnom w Gnome na pierwszy dzień dobry powiem, tak? Ja Manjaro używałem kiedyś, nie pamiętam, ze 2 lata temu chyba, czy 3 lata temu, już nie pamiętam, ale używałem go z rok, półtora, wersję Gnome i byłem prawie zadowolony. Potem zaczął się przejścia na Gnome te nowe 40, tak, bo to były te czasy jeszcze. No i się zaczął koszmar, i wtedy gnome ma sobie pożyczyłem Manjaro przy okazji też. I siedzę od wczoraj. Siedzę od wczoraj. Wczoraj to sobie zainstalowałem rano mniej więcej. Ogarniam temat i powiem tak, że jeżeli chodzi o zachowanie tego systemu, responsywność czy ogólnie działanie gnome, to nie ma się do czego dowalić. Autentycznie działa bez najmniejszego tutaj problemu, jeżeli chodzi o powłokę, tak. Jak widać, ja tu mam tak jak mówiłem nieraz mam tak zwaną kartę 9, 2, 6, 0. Gigabajta to jest taki riser, można powiedzieć Przejściówka z PCIe na Bluetooth I Wi-Fi, jak najbardziej to sobie Tutaj pracuje, zresztą na poście społeczności Wam już napisałem, że Bluetooth mi działa Na 20 metrach prawie przez Dwie grube ściany działowe Ale to ja wiem, to nie zasługa Manjaro Chyba tak, w każdym razie Łączy się z, tutaj i z siecią Ja mogę sobie odłączyć i z kabelkiem, tak I po Wi-Fi, zostaniemy teraz sobie tylko na Wi-Fi Wi-Fi piąteczka, jak najbardziej Jest połączone, głośnik Bluetooth Działa, działa, znaczy w tej chwili jest Rozłączony, dlatego że go wyłączyłem chyba. Teraz go włączę z powrotem. Proszę bardzo, jest podłączony, pięknie. Co prawda tutaj jest mały problem, ale to jest problem chyba Pingwina, albo tego dziado, znaczy tego bardzo dobrego głośnika, taniego, bardzo taniego. Na tym przy połączeniu XQ to się wywala nawet na 1,5 metra, po prostu zrywa co jakiś czas. Zwykły kodek SBC działa, tak jak mówię, do 15-20 metrów bez najmniejszego problemu. Nie będę wam tego pokazywał, bo myślę, że nie ma to sensu. Kolejna rzecz. Jak pamiętacie, przy testach GNOME Przy testach Ubuntu 2410 Beta, to tu się pojawiają dwa ekrany: jeden full HD, a drugi 1024. Jakiś tam burle koszmar ze sterownikami jest. Tutaj problemu nie ma kolejny raz. Na innych. W dystrybucjach też nie ma problemu z Nvidią. No, wracamy do tematu Manjaro. Wiadomo, że to jest oparte Archu, więc tutaj jest nowo i jest ostro, i, i tak dalej, i tak dalej. Tak. Dźwięk omówiony, zasilanie, no to widzicie, nawet zgłasza mi tutaj informację, jakie jest stan naładowania tego cuda. Tak. A właśnie to jest X11, tylko wyłącznie. Waylanda tutaj nie ma. Po prostu Wayland nie istnieje. Monczer jest całkowicie wywalony. Być może ze względu na wykrycie Nvidia, nie wiem, nie mam żadnego Radeona pod ręką, chociaż mógłbym to na laptopie postawić, ale szczerze mówiąc, nawet mi się nie chce za bardzo tego sprawdzać. E, koncentruję się na tym, tak? Bo najwięcej problemów w Pingwinie jest z Nvidia, dlatego to jest najważniejsze, żeby to testować kółko i pokazywać, jak to się zachowuje. Tak? X11, tak jak mówię, tutaj przyłączyć na Waylanda nie można, przy KDE też nie. Teraz tak, oprogramowanie tu mamy włączymy sobie kamerkę. Tak, dzień dobry, dzień dobry, jak widzicie działa kamera. To jest stara 720p, więc nie będę Was tutaj męczył jakością tego obrazu, bo nie jest to rzecz najważniejsza. Ważne, że to nam po prostu działa. Postawiłem sobie tutaj Inkscape'a, postawiłem sobie również testy, postawiłem tego. No, odpala się normalnie, wszystko ładnie chodzi, tak. Przynajmniej z repozytorium, bo tu jest właśnie, dochodzimy zaraz do jednej ważnej rzeczy. Dla niektórych może być ważna rzecz, mianowicie chodzi o Heroica. Mam tutaj Heroic Games Launcher, znaczy gdzieś mam, nie wiem, bo to jest dziwne w tym kurde ustawieniu w Manjaro, że instalujesz aplikacje, one potem znikają, gdzieś się kopiują do któregoś katalogu, chyba do gamesów pewnie. No i, no i fajnie by było, jakby to było wszystko na jednym miejscu, tak? No, ale dobra, czepiam się. Słuchajcie, Heroic. Heroic tutaj akurat jest postawiony z repozytorium. Jest to wersja 215.1. I jak najbardziej jest nowa wersja 2.15.2. Na tej wersji 2.15.1 sobie nie pogramy, znaczy przynajmniej ja sobie nie mogę pograć. Ponieważ jak odpalam tutaj na przykład Kingdoma, albo jakąkolwiek inną grę, pojawia mi się okno tutaj tworzenia, o teraz chyba nawet ruszyło, o dziwo, nie, nie rusza właśnie. Pojawia mi się tutaj ustawienie, znaczy uruchamianie Wine'a, tak? Winnie, to, to okienko Winnie. I to jest kaplica, koniec się nic nie dzieje, czekałem pół godziny, nic, zero to po prostu nie chodzi. Teraz już w ogóle się nie uruchamia. I w repozytorium Manjaro nie ma nowszej wersji tutaj yy, Heroika. Po prostu nie ma. Ja to w KDE Plasma postawiłem z Flatpaka i chodzi normalnie, zresztą za chwilę sobie to zobaczycie. Ale tutaj na tym niestety jest olbrzymi problem. Teraz nie wiem czy jest to problem Heroika czy wini8.26 tutaj zainstalowego w Manjaro czy cokolwiek innego w każdym razie i na KDE i na GNOME w przypadku korzystania z pakietu standardowego tego Manjaro, tak, Heroic Manjaro to po prostu nam nie działa. Kolejna rzecz, która mi się tutaj nie udało zrobić, chciałem przeprowadzić dwie kompilacje. Nie? Teraz wam chyba tego nie pokażę, może mam screeny moment. Mam tutaj parę screenów zrobionych, tak? Chciałem zrobić kompilację. Chciałem zrobić kompilację, jak widać, nie pamiętam co to było GIMP, tak, GIMP, GIT, albo właśnie to, to nie wiem, kurde, czemu tu jest podpisane Firefox jako przeglądarka ekranowa zamiast G-Tamba? No ludzie, nie można tego normalnie ogarnąć, no to to tak nie za bardzo Teges jest, tak? W każdym razie, chciałem sobie tutaj. O oh my god, chciałem sobie skompilować gimpa z AUR, po prostu dla testu, dla głupiego testu. No nie wiem, mogę sobie klikać i nie mogę przejść dalej. No co jest grane, ludzie, ok. Ok, ok. I niestety wali nam tutaj błędami. Pewnie to jest mina skryptu, a może tego, że jest do tyłu, ze dwa tygodnie za arczem. No i mamy dependencji gegl 04 Font. No nie ma. Znaleziono 0448, ale potrzebne jest 0449 i jesteśmy ugotowani trochę, tak? No bo prawdopodobnie dopiero w tej nowszej wersji, znaczy w Arczowym repozytorze, w Archu ogólnie tak, pojawiają się te dependencje, natomiast tutaj to leży. Może to jest wina skryptu, nie wiem, nie mam pojęcia, w każdym razie nie udało mi się tego gimpa nowego skompilować. Kolejne, które chciałem skompilować Inkscape też się wywala na którymś tam momencie no, jeżeli chodzi o Superposition Benchmark 11546 Taki otrzymałem tutaj wynik, parę razy zatestowałem wynik jest dokładnie można powiedzieć taki sam za każdym razem słuchajcie o kurde Aldef 4 mi nie działa Co jest gra? What the Tegas Aldef 1 Aldef 2 działa Znowu jest problem z f 4 No kurde, w kolejnym Distro jest numer taki. No Alt F4, sorry, nie działa. Nie wiem, co jest grane. Czy to wina gnoma ustawienia? To nie jest Wayland, ja mówię X11 zwykła. Alt F4 się nie zamyka. Tu można se Alt Q nacisnąć, nie działa. Ctrl Q. Ctrl Q jest ustawione. Przepraszam, no takie z manga robię też skonfigurowane. Kolejna rzecz... Y no tak se wisi tutaj ta jedynka od któregoś momentu i se wisi. No dobre dwie godziny już dzisiaj wisi. System jest zaktualizowany, wszystko jest ok, a jedynka sobie po prostu wisi, bo tak, coś się zepsuło chyba. Bo tutaj nic, ja to tak jak mówię, instalowałem tutaj OBS-a, instalowałem Inkscape'a. No i ta jedynka tak se wisi, bo se wisi, nie? Ogólnie. To nam tutaj pracuje całkiem spokojnie, bo nagrywałem sobie filmiki, testowałem podglądy, jakieś tam przeglądarki i tak dalej, tak dalej. Wszystko jest tutaj w porządku, można powiedzieć, do tego się doczepić nie można. Nvidia omawiana, Nvidia, bla, bla, bla. Słuchajcie, ogólnie kernel tutaj jest, jaki jest zastosowany, to jest 60, tak. Stery, manjaro manjaro stery, sterowniki instaluje do Nvidia automatycznie. Na początku, jak uruchamiamy proces instalacji, wybieramy zastrzeżone stery Nvidia. To się instaluje, działa, nic nie dotyka cię sami, to po prostu chodzi. Da się ogarnąć NVIDIA? oczywiście, że się da bez najmniejszego problemu. Aha, Alt Ctrl Q, przepraszam, tu się Ctrl, ale tu teraz Ctrl Q mi nie działa. Alt Q mi też nie działa. Alt 4 mi też nie działa, więc nie mogę tego zamknąć. Skrótem klawiszowym nie działa. Sorry. Coś jest powalone ewidentnie. No nic. Koniec narzekania. Zachowanie gnomi, cała reszta taka widać, że naprawdę jest OK. Cały czas połączony jestem po. Wifi, rifi, wifi. To jest wifi. Yy, piątka? Piątka chyba, kurde. Odpalimy sobie tutaj zaraz DSL testa. DSL testa na szybkości. No... Yy, dobra. Speed test i orange test mi się wykłada. Nie wiem dlaczego. Nie działa. Po prostu nie działa. Ten oak, czy speed test net działa bez problemu. 590, 640, 680 nawet megabitów wyciąga po Wi-Fi, tak jak mówiłem, tak. Więc to jest spoko. E, słuchajcie, no nie będę omawiał teraz kolejny gnom, myślę, że to nie ma najmniejszego sensu. Jest ogólnie w porządku. E, system zachowuje się tak, jak się zachowuje, tak jak mówiłem, to co ja sprawdziłem, to sprawdziłem. Natomiast teraz po prostu przelecimy sobie na wersję z KDE Plasma i zobaczycie tam, jak to sobie pracuje i wygląda. Zapraszam. Druga część filmu, czy jesteśmy w KDE Plasma? KDE Plasma Manjaro 2410, tak? Tak tam się prezentuje. Oczywiście Bluetooth jak najbardziej jest podłączone, wiem, zasłaniam trochę, żeby nie było podłączone działające. Jeżeli chodzi o sieć, tak samo jest tutaj raczej podłączone samo Wi-Fi, tak? Nie, sorry, połączone jest to i to. No to rozłączam sobie przewodówkę i zostajemy na samym Wi-Fi. Teraz tak, jak tego się używa? Przyjemnie. Poza tym, że na dzień dobry wyszedł mi problem, tak? Mówię na dzień dobry od problemów, no ale trzeba, trzeba. Słuchajcie, jest problem z, z wzbudzaniem tego systemu, jeżeli on sobie pójdzie teraz spać, załóżmy, tak? Uśpi się to już nie wstanie. Robi się czarny ekran, koniec kaplica w gnom, wstawanie działa normalnie. Tutaj niestety problem istnieje. Czy to jest Nvidia, czy coś takiego mówię? Nie wiem, nie mam jak tego tutaj teoretycznie sprawdzić. Stery są identyczne, dokładnie te same sterowniki. Zainstalowane też automatycznie tutaj, więc nie wiem, taki problem nam się tutaj pojawia. Kompilacji z tego co pamiętam żadnej nie próbowałem. Myślę, że nie ma tutaj sensu. Tam nie było fast fetch'a albo neo -fetch to tu wam go pokażę zaraz na dużym ekranie. Możecie sobie zobaczyć, właśnie tą konfigurację tego sprzętu, jak to tutaj się prezentuje. Tak jak mówiłem, kernel 60 jest tutaj zastosowany. Stery oczywiście też tutaj dodatkowo na start sobie możemy przeskoczyć. Aldev4 tutaj działa, Aldev4 normalnie, czyli to jest pewnie kwestia konfiguracji. Nie? Omawianie samej plazmy myślę, że też jest trochę bez sensu, bo ją nieraz już pokazywałem. Tak jak powiedziałem, to jest wersja 6.1. To co tak średnio to trochę to tak zwalnia dziwnie przy ładowaniu, nie wiem dlaczego. To samo widać, że to teczko mi to przycina tutaj przy, przy przesuwaniu, dlaczego nie mam pojęcia. Na gnomie no, chyba tego nie było mniej więcej, ale może to nie wiem, może bina karty 10,78 GB RAM albo proces słabego 3600, tak, MD Ryzen. Czepiam się, wiem, no czasami się trzeba niektóre rzeczy przyczepiać. Teraz tak, stabilność tego systemu, jeżeli chodzi o plazmę, spoko. Żadnych kreszy, żadnych jakichś, nie wiem, udziwnień poza tym wzbudzaniem, tak? To, to mówiłem już od razu. Poza tym wzbudzaniem jest jak najbardziej w porządku. 6, 1, 5, za chwilę pewnie, co znaczy za chwilę. Jako Mancharo jest trochę do tyłu. To pewnie za jakieś 2-3 tygodnie pojawi się tutaj 6 bójka, jak wyjdzie, tak? Bo pierwszy dostanie pewnie Arch, no nie potem troszeczkę są zawsze do tyłu z tematyką, tak? Yy, ogólnie pracuje się na tym spoko, jest, jest nawet przyjemnie. Tak jak mówię, nie ma problemu z obsługą dwóch monitorów, bo sprawdzałem tutaj dodatkowy monitor, on sobie normalnie tutaj nam, e, można powiedzieć, pracuje. Nie? Kolejna rzecz, tu, znaczy kolejna rzecz. Przejdźmy sobie teraz do, do Heroika. E, słuchajcie, tutaj Heroik działa, a to dlatego, że jest platpaka postawiony. Po prostu postawiłem tutaj platpaka i tutaj temat nam się normalnie uruchamia, go za chwileczkę wam tutaj odpalę. E, natomiast jeżeli jak próbowałem uruchomić to normalnie z repozytorium, to samo co na gnomie. Po prostu nie działa. Pojawia się okienko Wine, instalacja Wini i koniec. To jest kaplica. Na Flatpaku chodzi bez problemu, uruchamia się od kopa. Teraz tak, zobaczcie sobie na wyniki tutaj, jeżeli chodzi o, graf o grafikę ogólnie. Zrzut ekranu, bla bla bla. Oczywiście superposition benchmark. 11556, czyli teoretycznie to, kurczę, to, to nie tak, dobra, tak miało być powięczmy sobie 11556, to jest jeden. No i drugi zrzut jest dokładnie taki sam, 11556, więc jest jak najbardziej tutaj w porządku. No trochę mi lagują animacje, nie wiem, nie wiem, może. Nie, jak patrzę na żywy monitor, to jest to samo, też tak, tak, tak. No nie wiem, może ta plazma się trochę zdziwiła, powiem to tak. Może ustawienia plazmy, no w każdym razie jest teges. Tak Teraz tak, jeżeli chodzi na przykład o... Sieć, sieć jak najbardziej tutaj działa z tym, że musiałem to niestety mapować samemu ręcznie, ponieważ jak wchodziłem sobie tutaj na katalogi SMB, to tutaj się nie pojawiało nic. Dopiero jak to zmapowałem ręcznie, to teoretycznie może się nam tutaj pojawi, no nie pojawia się. No właśnie, popatrzcie co się dzieje. Wchodzę sobie tutaj na sieć. Nie wiem czy to jest normalne w plazmie, bo ja plazmy nie używam, szóstki ani, ani ten, tylko na testy ogólnie powiem w ten sposób. Ale, ale to, że mam tutaj dostęp do mojego NASA, to musiałem go sobie ręcznie po prostu mapować, czyli wpisywać gdzieś tutaj adres SMB i tak dalej, tak dalej. No niestety tak nam się tutaj temat y, zachowuje. To jest takich taki dziwnych rzeczy. Odtwarzanie filmów i, i, czy po sieci, czy jakiś tam w inny normalny sposób działa to sobie bez najmniejszego tutaj problemu. Wszystko jest y, elegancko, więc do tego nie ma co się że to powiem przyczepić. Czyli akwarium oczywiście zasuwa na max, y, zasuwa nam to bez najmniejszego problemu. Pograłem sobie też tego Tomb Raidera online tutaj, tak y, nie pamiętam jak to się nazywało. A zaraz wam pokażę zresztą, bo dawno nie było na kanale. O, open Lara, Open Lara, o, dawno tego nie było na kanale, to możemy sobie na chwilę odpalić, proszę, bardzo. fajnie się to gra, to jest prawie jak jedynka, nie? Można powiedzieć ten sposobik. Fajnie się to przy oglądarce odpala, aby ktoś miał ochotę, zajawkę i tak dalej, to można sobie normalnie w ten temat e, pociupać. Jest, jest przyjemnie, powiem tak, nie? Trzeba tu klawiaturę ogarnąć, ale ogólnie da się normalnie tutaj e, pograć, nie? No, przy okazji wziąłem sobie jakiś czas temu Disney Plusa, bo jest za 9 zł na miesiąc, przez 3 miesiące, więc coś tam zawsze można ogarnąć. Yy, teraz chyba odpalam dopiero pierwszy raz, ale myślę, że będzie działać. Oczywiście w Firefoxie trzeba włączyć ten DRM, Content i tak dalej, i tak dalej. Jak widać nam chyba tutaj się bez problemu uruchamia. Jest OK, tak? Więc deremoskie rzeczy działają, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Ogólnie jak ktoś lubi plazmę to TGS. To tak Dobra, przejdźmy sobie po prostu do Heroika. Ja Wam tutaj go odpalę i widzimy się w grze. Jesteśmy w Gierce i patrzymy sobie oczywiście ustawienia grafiki, jak najbardziej bardzo wysoki, full HD, włączone F-sync itd. Tak Standardowo oczywiście nie przeszedłem dalej, dalej ta pierwsza wieś, dalej te owce, czy barany, czy cholera wie co tam jeszcze, w każdym razie ten... Mam nadzieję, że dźwięk tutaj nam działa, ja tutaj przygłoszę troszeczkę dźwięk, standardowo, tak jak ja to robię, doszedłem sobie tylko tutaj, tak, więc, więc ten... Patrzę, będę patrzył na żywy monitor, bo na OBS-ie oczywiście mam lagi, jak zawsze. No i lecimy, 59, 60, B, B, kurde, no, widzicie. No, można sobie pogonić. Dobra, chodźmy tam do wsi naszej wesołej radosnej. ok, X11. Oczywiście to jest... Właśnie nie wspomniałem o tym. Tyż nie ma możliwości włączenia Wilanda. Być może jest to włączone względu na NVIDIA. Ale jak wiadomo ogólnie KD Plasma 61K615 działa z Nvidia, tylko trzeba to dodatkowo włączyć. Manjaro to, ekipa Manjaro to wyłączyła, powiem to tak. Dobra, popatrzmy się tutaj. No. Bez problemu, nie? Dzień dobry, panie koniu. Taki standardowy, ten, tak, 58. Okej. Okay. Doświadczenie jest bardzo fajne, bo tutaj czasami na których distrach, chyba na Ubuntu szczególnie, to potrafiło sobie chrupnąć deczko, a w tej chwili widzę, że, że jest ok. Działa bez problemu, najmniejszego. Można powiedzieć, że zupełnie jak na Waylandzie. Dziwnie się to wymawia czasami, nie? Okej. Okay. No taka widać, no. no jest w porządku. Po prostu jest w porządku. Ja by ktoś chciał widzieć, to w poprzednim filmie testowałem to na ultra. Chodzi, tylko dużo gorzej, no. Karta już nie wyrabia, tak? No bo ta karta trochę jednak latek ma. Buch mu! Buch! Dobra. I znowu się zaczyna. Znowu będzie, że robię tok toksyczny gameplay, tak? Że bije, kogoś i, i w ogóle. No, leci, leci drugi. Surrender, surrender. A masz, ty, w rogu jeden. Wystarczy, nie? Ale w czytelny też nam tutaj działa. E, słuchajcie, nie chcę Wam dużo czasu tutaj zabierać. Ogólnie z tego, z moich doświadczeń, wynika to, że działa. Jedno i drugie działa. Co prawda, tak jak mówię, są problemy bo również tutaj stosowanie z repozytorium no jest lipa przy stosowaniu Flatpaka działa, więc jak Flatpaka zastosujecie załóżmy na, na GNOME to będzie to działało myślę bez najmniejszego problemu. Nie? No cała reszta z no, na, na to co testowałem, na to co sobie tutaj sprawdzałem. Nie było błędów ani przy instalacji, ani ten. No jedyna rzecz, która mi się tutaj wykłada, ale to może są stery Nvidia. No, to jest właśnie problem z zbudzaniem tego, no bo się robi tak jak mówię: czarny ekran i jest katastrofa. Nie, jeżeli być może na innych kartach, ewentualnie nie wiem czy na Radeonie, na Intelu, albo na innej EVD na przykład będzie to działać normalnie. W każdym razie coś takiego tutaj można powiedzieć, zauważyłem i ten pakiet biorowy postawiłem sobie tutaj akurat FreeOffice'a, bo już LibreOffice'a mam dość, a to wygląda troszeczkę lepiej, przyjemniej, i jest po prostu dla mnie, że powiem, w porządku. Taki szybki przegląd tego wszystkiego, nie chcę tej plazmy omawiać, bo nieraz już było na kanale, nie chcę właśnie przynudzać, powiem to w ten sposób. No, i to uruchamianie to jest takie, takie trochę mazarne, ale może, może mi się wydaje, bo ja plazmy nie używam. No, to, to ten, może kompozytora trzeba tutaj zmienić na, na coś innego i będzie po prostu lepiej. W każdym razie jest, jest myślę, w miarę okej, okay, tak. Wiadomo, że to jest, to jest parę godzin, paręnaście godzin używania tego systemu, to nie można wiele o tym powiedzieć. Można powiedzieć, po, po dwóch tygodniach, dwóch tygodniach, ja przyjdą dwa, trzy, dwie, trzy aktualizacje. Bo niestety niektórzy ludzie mówią, że Manjaro się wywala po aktualizacji i to czasami grubo, tak? Nie wszyscy, ale wiele osób takie problemy tutaj zgłasza. Jak coś można wejść sobie, no no, no to, to jest tak, tak średnio, ale no dobra, no czepiam się już, nie? To już się czepiam. W każdym razie, jak ktoś ma ochotę, można sobie tego spróbować, zobaczyć, ogarnąć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. nie? Dobra, słuchajcie, tyle. Kończymy. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, przydał może komuś, może też się zajawi na Manjaro. Jak coś zapraszam do sekcji komentarzy. Linki też są pod spodem. Przy okazji standardowo zapraszam, bo już za około dwa tygodnie rusza jesień linuksowa organizowana przez PLUG, czyli Polską Grupę Użytkowników Linuxa. Duża konferencja, dużo prelegentów więc naprawdę myślę, że warto się tematem zainstalować, za, yy, zainteresować, tak? Adres stronki się tu pojawia oczywiście na ekranie, bo ja zawsze pierdzielę ten adres, jaki jest, tak? Yy, zrobiłem wcześniej filmik na temat tego, jak coś, to możecie sobie taki mój krótki przegląd informacji na ten temat także zobaczyć. Powinien się tutaj pojawić albo w rogu, albo gdzieś tam będzie. No i co? No i tyle, widzimy się w kolejnym filmie na kanale Sweding Sub. Dzięki, macie się, ciepło cześć.